Panie, dziękujemy Ci za ten dogodny czas, stosowny, aby móc teraz słuchać słowa. Ja chcę to robić z przejęciem, z poruszeniem serca, dlatego że wiem, z kim mam do czynienia. Ty jesteś Bogiem, Panem i to jest Twoje słowo. Panie, pozwól, abym mógł zwiastować je w prawdzie, w pokorze. Daj nam wszystkim pokorne serca, abyśmy mogli je przyjmować. Aby nie było przeszkód w naszych wnętrzach i aby Twoje słowo stanowiło dzisiaj dobry pokarm dla nas. Chleb, który rozdzielisz pomiędzy nas, abyśmy byli nakarmieni. Panie, otwórz nasze oczy, nasze serca. Otwórz nas, abyśmy Cię ujrzeli w tym, co będzie zwiastowane. Niech imię Twoje, imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Kochani, cieszę się bardzo, jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami i usłużyć Bożym Słowem. Z pewnością wiecie, na jaki temat będę usługiwał, ponieważ postanowiłem podjąć się egzegezy Księgi Estery, a więc będziemy chcieli rozdział po rozdziale przechodzić przez Księgę Estery i dzisiaj jest dzisiaj drugi rozdział. Pierwszy rozdział już poruszyłem. Mam nadzieję, że nieco więcej dowiedzieliście się z tego, zdawałoby się, mało znaczącego rozdziału w całej Biblii, a jednak odkrywamy coś niezwykłego. Ja pozwolę sobie kilka słów za chwilkę dla ciągłości oczywiście tych wykładów. Pozwolę sobie wrócić i parę słów, parę myśli w formie przypomnienia przekazać dla tych szczególnie, którzy nie uczestniczyli, abyśmy mieli pewną ciągłość w tym rozważaniu. Niemniej jednak na sam początek chciałbym podzielić się z Wami takimi najnowszymi wydarzeniami, dlatego że jakiś czas temu usługiwałem na temat wieży Babel i tam poruszyłem taki temat, iż ziemianie, jeśli mogę tak nazwać, mieszkańcy ziemi bardzo prężnie gdzieś tam się przygotowują, konstruują pewną technologię, maszyny, aby się w końcu wyprowadzić z tego naszego globu i zamieszkać na innym. Jeszcze wczoraj z sukcesem firma SpaceX, która zajmuje się albo która wizjonuje właśnie w tym kierunku, żeby tam skolonizować kiedyś Marsa, żeby ludzkość nie doświadczyła zagłady, która zresztą nadchodzi, a o tym wiemy. Pan przychodzi i osądzi całą Ziemię. Ale ludzkość sobie buduje swój pomost, swoją wieżę, swój środek transportu, chce się stąd w bezpieczny sposób wynieść. Wczoraj z sukcesem wystrzelona została rakieta, która ma obsługiwać Międzynarodową Stację Kosmiczną, a więc dla Stanów Zjednoczonych jest to przełomowy moment, dlatego że do tej pory to Rosjanie strzelali. A więc zobaczcie, jaki paradoks. Stany Zjednoczone, które wydawałoby się wygrywały w wyścigu o podbój kosmosu, przez przynajmniej 8-9 lat korzystały z usług Rosji, bo nie potrafiły poradzić sobie z ogromnymi kosztami, żeby obsługiwać Międzynarodową Stację. No i teraz komercyjne firmy wkraczają do akcji. Jedna z nich wczoraj, tak jak już wspomniałem, z wielkim sukcesem wystrzeliła testową rakietę z kapsułą oczywiście załogową, ale tym razem tam załogi nie było. W formie testowej to uczynili. Więc jest to pewien krok ku temu, aby za 2 lata już iluś nastu artystów zaproszonych na tą rakietę okrąży sobie Księżyc i wróci na Ziemię, a później w 2025 podobno tak zakładają, w 2023-2025 roku pierwszy człowiek ma stanąć na planecie Mars. A więc zobaczcie, coś się dzieje. Kroki są stawiane. Ludzkość dąży, uparcie dąży do tego, o czym właśnie mówię. Ale zejdźmy na Ziemię, zejdźmy z gwiazd i dzisiaj porozmawiamy o takiej jednej, też malutkiej, świecącej jaskrawo w tej księdze gwiazdce. Dlaczego gwiazdce? Dlatego, że Estera z języka perskiego, albo jej imię w języku perskim to jest gwiazda. Stara po persku, gwiazda. Więc kto nosi takie imię, piękne imię Estera, to przynajmniej to tłumaczenie, perskie tłumaczenie, to gwiazda.
To gwiazda. Kochani, będziemy chcieli przechodzić do drugiego rozdziału już Księgi Ester i rozważyć sobie ten tekst, ale przypomnę, tak jak wspominałem na samym początku, kilka informacji, o których mówiłem, albo czym się dzieliłem na poprzednim wykładzie, pierwszym wykładzie. Gdybym tak wziął Księgę Estery i chciał tą Księgę Estery streścić i jakby opisać jednym wersetem z całej Biblii, to jest to werset, którego nie mogę pominąć, o którym mówiłem. Psalm 31, werset 16. W Twoim ręku są losy moje. Kiedy myślę o tym wersecie, jak on pasuje do Księgi Estery. Czyż tam nie rzucano losy? Czy tam nie decydowało się o losach całego narodu, narodu żydowskiego? Czy Żydzi, którzy rozproszeni byli po tym wielkim imperium, nie mieli doświadczyć zagłady tylko przez to, że ktoś rzucił pewien los, który miał decydować, w którym to dniu miało być wykonane? A jednak w innym miejscu Boże Słowo mówi, człowiek sięga w zanadrze, aby wyciągnąć losy, aby coś wylosować, a jednak to Bóg decyduje o wyniku. Niezwykły fragment. Niemniej jednak ja się przykleję mocno do tego fragmentu. W Twoim ręku są losy moje i cała Księga Estery pokazuje, jak wielki, majestatyczny Bóg sprawia okoliczności i panuje. Kochani, Księga Ester jest jedną z ksiąg historycznych w Biblii. Jest kilka ksiąg historycznych, które są jakby zaliczone do grupy historycznych ksiąg. To jest jedna z nich. I opisuje wydarzenie, które miało ogromny wpływ na Żydów, którzy nie wrócili do ziemi Kanaan, kiedy Cyrus zadecydował, iż Izraelici mogą wrócić. Mogą odbudować Jerozolimę, mogą odbudować świątynię. Wielka rzesza ludzi wróciła wtedy do ziemi Kanaan, ale nie wszyscy. Nie wszyscy, wielu, wielu Żydów pozostało. Dobrze im się żyło. Obfitowali, mieli urzędy, stanowiska, mijały już pokolenia. Niektórzy po prostu woleli zostać. Jednym z tych był choćby Mordochaj, o którym będziemy dzisiaj coś więcej mówić. Oczywiście również Estera i wielu, wielu innych Żydów. Kochani, Księga Estery wyjaśnia pochodzenie i ustanowienie święta Purim, żydowskiego święta Purim, a więc pamiątki zachowania Żydów od zagłady, która to miała być wykonana praktycznie w jednym dniu. Wspominałem o tym, że nie znamy autora Księgi Estery. Tytuł może wskazywać na to, że to Estera napisała, ale to nie jest prawda. Bibliści nie są zgodni w tej kwestii. Uważa się, że mógł być to Ezdrasz, pisarz, znawca prawa, albo sam Mordochaj. Nie wiadomo. Nie jest to jakby też tematem tego wykładu i przynajmniej nie nasz problem. Kochani, zauważam, że dostrzec Boga w tej księdze, w Księdze Estery, to jest ogromne wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedna z dwóch ksiąg biblijnych, która ani razu nie wspomina imienia Boga. Nawet słowo Bóg nie jest wymienione w tej księdze. A więc nikt nie mówi o Bogu, nikt o nim nie pisze, nikt się na niego nie powołuje w tej księdze po prostu, jakby go nie było. Ale mimo to, czytając treść tej księgi, rodzi się w czytelniku ogromne przeświadczenie, że działa tutaj potężniejsza moc niż moc króla Achaszwerosza, potężniejsza moc niż moc wyciągniętego berła, potężniejsza moc niż moc ustaw, zwyczajów, prawa, potężniejsza moc, której nic nie jest w stanie dorównać, nawet sygnet królewski, potężniejsza moc niż moc wszystkich książąt perskich, jak niewidzialna ręka w tej księdze ustanawia, porusza, wywyższa, poniża, zabiera sen, wybiera, wpływa na emocje, stawia we właściwym miejscu i czasie osoby, aby wykonać swoją świętą wolę. Jak niewidzialna ręka poruszana w całej tej historii. Nie można tego pominąć, chociaż nie pada słowo Bóg.
to jego istota, jego panowanie, jego działalność, jego poruszanie się w tamtym miejscu nie podlega dyskusji. Po prostu nie podlega dyskusji. Brak imienia Boga to nie dowód w tej księdze. Brak imienia Boga to nie dowód na błąd autora albo pisarza, który zapomniał napisać w którymś momencie Bóg, żeby czasem nikt nie miał z tym problemu. Nie. Wydaje mi się, że jest to doskonały projekt Bożego Ducha, abyśmy się przekonali, my czytelnicy tej księgi, że życie z Bogiem to nie tylko widzialne cuda, słyszalny głos i przedstawianie się Pana Boga nam codziennie z imienia, ale dni pełne okoliczności, bezimiennych okoliczności, które ta niewidzialna ręka w naszym życiu sprawia. Ta księga o tym mówi. Kochani, kilka słów przypomnienia. Przekonaliśmy się już w pierwszym rozdziale, albo poznaliśmy pierwszą postać, która w zasadzie już w pierwszym zdaniu się pojawia, to król Achaszwerosz. Król Achaszwerosz, albo nazywany inaczej, szczególnie w historii, w podręcznikach do historii, w ogóle w historii medoperskiej, to Xerxes I, syn Dariusza I, króla królów, tak nazywanego, wielkiego imperium medoperskiego, największego imperium czasów starożytnych, jakie kiedykolwiek istniało. Żadne inne późniejsze imperium nie było tak wielkie jak to. Oczywiście w czasach starożytnych. Nawet Aleksander Wielki, który później brał wielki odwet na tym wielkim imperium, zdobył zaledwie 90% tego imperium. Zaledwie, oczywiście. No oczywiście dużą część, 90%, ale 10% to jeszcze spory obszar do zdobycia. Kochani, Achaszwerosz był synem Dariusza I Wielkiego. Dariusz z kolei był jakoś tam pobocznie spokrewniony z Cyrusem. Nie była to linia bezpośrednia, natomiast Dariusz I, król królów, tak nazywany, który w zasadzie to całe imperium medoperskie scentralizował, był spokrewniony z Cyrusem. Natomiast Achaszwerosz był synem, już bezpośrednio synem Dariusza I, który to pukał do drzwi, kiedy Daniel siedział w jaskini z lwami. O, ciekawe. Ciekawe, czy Dariusz I opowiadał swojemu synowi: słuchaj, zwróć uwagę na Boga Izraela, bo nie ma Boga oprócz Niego. No, historia powiada, że Dariusz był wielkim, wielkim zwolennikiem jednego bóstwa, o którego imienia zapomniałem, bodajże na A, już teraz nie pamiętam, trudne imię tego bóstwa babilońskiego czy perskiego bóstwa. On był wielkim, ogromnym zwolennikiem czy naśladowcą tego bóstwa. W każdym razie Biblia powiada, że zachwycił się też i Bogiem Izraela, widząc wielkie cuda, wielką opatrzność i opiekę nad Danielem. Kochani, chociaż oboje panowali, już później Achaszwerosz jako spadkobierca wielkiego imperium medoperskiego panował nad największym imperium starożytnego świata, to jednak mieli problem z jednym narodem. To była obsesja, z którą nie potrafili sobie poradzić przez lata. Wspominałem, że tym wielkim problemem, kamieniem na drodze, kłodą pod nogami była Grecja. Grecja, z którą sobie poradzić absolutnie nie umieli. Grecy powstali, aby sprzeciwić się Persji w tak zwanym powstaniu jońskim. Dariusz, ówczesny władca, rusza na podbój Grecji w 490 roku przed Chrystusem, aby zdobyć Ateny. I ponosi ogromną klęskę w jednej z najsłynniejszych bitew starożytności, tak zwana bitwa pod Maratonem. Właśnie stamtąd wiemy i stamtąd się wzięła odległość biegu maratońskiego, około 40 kilometrów w tamtym czasie, kiedy Grecy zwyciężają, kiedy wypychają ze swoich ziem Dariusza Wielkiego, władcę perskiego. Niejaki Filipides biegnie około 40 kilometrów i tam w Atenach przekazuje ostatnie słowa: zwyciężyliśmy, udało nam się, i pada martwy, zwyciężenia.
I oto po tym upadku, po tej klęsce Dariusz I Wielki wraca do swojego kraju, tam dochodzi do zmiany władzy, Dariusz umiera i oto wchodzi na tron władca opisywany w księdze Estery, Xerxes I albo Achaszwerosz. Achaszwerosz również swoją uwagę zwraca w stronę Grecji, dlatego że chce pomścić tą, można powiedzieć, wziąć odwet za klęskę swojego ojca. Więc wybiera się wraz z całym swoim dostojnym wojskiem, które liczyło wówczas około 500 000 pieszych ludzi, pieszych wojowników i ogromna flota morska. Rusza na Grecję i o tym pisze praktycznie pierwszy, tak się kończy pierwszy rozdział. Historycy wplatają między pierwszy a drugi rozdział właśnie tę historię. Pamiętacie, czytaliśmy o tym, że Achaszwerosz wydał ogromną ucztę, która trwała 180 dni, prawda? Mnóstwo dostojników przez 180 dni ucztowali na swoim dworze, Achaszwerosz wraz z dostojnikami. Znawcy kultury perskiej, medoperskiej, historycy udowadniają, że tych 180 dni to było pół roku przygotowywania się do tego, aby ruszyć na Grecję. Tak, tam dochodziło do pewnych strategicznych decyzji, ustaleń, upewniania się, tak, jesteśmy zdolni do walki z Grecją. I oto Xerxes I rusza na podbój Grecji. Oczywiście dochodzi do bardzo znamiennej walki pod Termopilami, gdzie 300 Spartan, tych najodważniejszych, walczy w samobójczej walce i przegrywają ostatecznie. Ateny są spalone przez Xerxesa I. Niemniej jednak w bitwie pod Salaminą, w morskiej bitwie, gdzie Xerxes I korzysta z najnowocześniejszych machin, które pływają na morzach, największej floty i ta malutka grecka flota dokonuje spustoszenia. Wiedząc tylko, jakie wiatry wieją i znając doskonale ukształtowanie terenu, zatoki, korzystając z tych swoich walorów, Grecy pokonują flotę Xerxesa I. Biedak musi wracać i oto rozpoczyna się drugi rozdział Księgi Estery. Tak historycznie, żebyśmy mieli takie tło, bo o tym się rzadko mówi, ale fajnie jest sobie to tak wpasować w historię, żeby wiedzieć, z jakim sercem ten biedak wraca do swojego narodu. Oto wycieńczony walkami, poniósłszy klęskę, przypomina sobie o tym, że przecież była pewna sprawa do załatwienia. W jego domu nawet. Trzeba postarać się o nową królową. Minęły prawie 4 lata od tych pierwszych wydarzeń, kiedy Vashti zawiodła, kiedy coś się tam wydarzyło. Oto należy coś uczynić. Więc tak rozpoczyna się drugi rozdział Księgi Estery. Wspominałem o królowej Vashti i wspominałem o tym, iż Persowie, dostojnicy i sam król uznali za stosowne, aby zrobić porządek z tą królową, która odmówiła przyjścia na bankiet, na uroczystość, żeby czasem kobiety w całym narodzie nie wzięły przykładu i nie mówiły sobie, skoro Vashti, królowa, nawet królowi odmówiła, to teraz wszystkie kobiety w całym narodzie będą pogardzać swoimi mężami, zaczną się, wyraźnie jest tu napisane, kłótnie w domach i tak dalej. Więc postanowili, że królową Vashti należy usunąć i na jej miejsce wprowadzić inną królową. Tak sobie jeszcze wczoraj pomyślałem, taka mi myśl wpadła jak błyskawica do mojego umysłu. O, ciekawe, czemu nie pomyśleli, że teraz znajdą się mężowie w całym narodzie, którzy pomyślą, skoro król wymienił sobie królową, to może ja też wymienię sobie moją królową w moim domu. Prawda? Zawsze jest drugie dno. Zawsze można obrócić sytuację tak, że no tutaj kłótni by nie było, ale zaczęłyby się rozwody w całym imperium. No, tak sobie pomyślałem jeszcze wczoraj, że przecież też i w ten sposób można by było, czy mogliby zacząć naśladować króla i powymienialiby sobie żony w swoich domach. Kochani, mówiliśmy też o tym, że oto pierwszy rozdział pokazuje coś,
co dzieje się jakby poza ludźmi, którzy w ogóle, którzy są wierzący, którzy kochają Pana Boga i Jemu służą. Pierwszy rozdział nie mówi nam o żadnym człowieku, który by wołał do Boga, który by był blisko Boga, który by myślał o Bogu. Nic nie czytamy. Pierwszy rozdział to jest to, co się dzieje w państwie, tam na najwyższym szczeblu. I na tej podstawie powiedziałem podczas pierwszego wykładu, iż na wiele rzeczy w naszym życiu nie mamy wpływu. Absolutnie nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Są ustanawiane ustawy, rozporządzenia przez prawo, podatki i tak dalej. Na te rzeczy nie mamy żadnego wpływu. Żadnego. Możemy się modlić i wołać, jak mówi Biblia, błogosławiąc naszych władców, ale czy przywódców, prezydenta, premiera, rząd. Niemniej jednak wychodzą pewne rozporządzenia i my musimy się po prostu zgodzić z tym, co jest. Pierwszy rozdział o tym mówi. Mówiliśmy o tym na pierwszym wykładzie, jaki być powinien stosunek chrześcijanina do władzy, do rządu, ale nie będę tego wszystkiego, o tym wszystkim mówił. Mówi się, iż z powodu królowej Waszty około 25 milionów panien zostało postawionych, czy przymusowo zostało wciągniętych do castingu po koronę królowej. 25 milionów panien. Kochani, zacznijmy więc drugi rozdział. Czytam drugi rozdział Księgi Estery. Po tych wydarzeniach, gdy gniew króla Achaszwerosza ustał, zaczął on myśleć o Waszty, o tym, co uczyniła i o tym, jak ją potraktowano. Wówczas młodsi słudzy króla, ci, którzy mu posługiwali, wyszli z takim pomysłem. No, rady młodszych z innej historii nie są zbyt szczęśliwe. Niemniej jednak w tym wypadku się to sprawdziło. Trzeba poszukać królowi panien jakichś pięknych i zgrabnych dziewic. Niech więc król wyznaczy odpowiedzialnych za to ludzi we wszystkich prowincjach swojego królestwa. Niech zgromadzą oni młode panny, piękne dziewice na zamku w Suzie, w domu kobiet. Niech je oddadzą pod opiekę królewskiego eunucha Hagaja, stróża kobiet i niech dostarczą im kosmetyków. A ta panna, która spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszty. Wystarczyło być piękną, najwyraźniej. Plan ten spodobał się królowi i zgodnie z nim postąpił. Na zamku w Suzie urzędował zaś pewien Żyd z plemienia Beniamina. Miał on na imię Mordochaj. Był synem Jaira, który był synem Simejego, a ten synem Kisza. Wzięto go do niewoli i uprowadzono z Jerozolimy jako jednego z wygnańców towarzyszących królowi judzkiemu Jehoniaszowi. Kochani, gwoli sprostowania. Nie Mordochaja wzięto do niewoli, ale Kisza. Dlatego, że gdyby Mordochaja wzięto do niewoli, to on by był naprawdę długowieczną jednostką czy osobnikiem. Mordochaj urodził się już w Persji. Natomiast już któryś z pokolenia. Więc Mordochaj nie znał Nabukadnezara. Mordochaj był opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swojego stryja. Nie miała ona ojca ani matki, była panną zgrabną i piękną. Po śmierci rodziców Mordochaj przyjął ją za córkę. Gdy więc ukazało się zarządzenie króla na zamku w Suzie, pod opieką stróża kobiet Hagaja zaczęto gromadzić młode kobiety. Wówczas do Pałacu Królewskiego pod opiekę tegoż Hagaja zabrano również Esterę. Hegajowi spodobała się ta panna, zdobyła ona jego względy. Niezwłocznie zatem zaopatrzono ją w stosowne kosmetyki, dopilnowano, by niczego nie zabrakło w jej przydziale, a ponadto oddano jej do usług siedem sprawdzonych dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wraz ze służącymi przeniesiono ją do bardzo dobrego domu kobiet. W tym czasie Estera nie ujawniła jeszcze swej narodowości ani swego pochodzenia, ponieważ Mordochaj przestrzegł ją, aby tego nie czyniła. Co do Mordochaja, to dzień w dzień przechadzał się on przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiedzieć się, jak Estera się czuje i co się z nią dzieje. A panny w domu kobiet przechodziły okres przepisowej pielęgnacji. Przez 6 miesięcy stosowały olejek z miry, a przez 6 następnych balsam i inne kosmetyki dla kobiet. Czasem trzeba dużo czasu, żeby pewne rzeczy wyprostować. Okres ten trwał zatem 12 miesięcy. Po jego zakończeniu na każdą pannę przychodziła kolej, aby spotkać się z królem Achaszweroszem. A gdy panna szła do króla, mogła zabrać z domu kobiet wszystko, czego sobie zażyczyła. Wieczorem udawała się do pałacu, a rano wracała już do innego domu kobiet. Pod opiekę
Pod opiekę Szaszgasa, eunucha królewskiego, odpowiedzialnego za nałożnicę. Nie wracała też do króla, chyba że ją sobie upodobał i imiennie ją wezwał. W końcu przyszła kolej na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę. Kiedy miała iść do króla, nie zabrała ze sobą niczego poza tym, co doradził jej wziąć Hegaj, eunuch króla i stróż kobiet. Miała ona to do siebie, że zyskiwała życzliwość wszystkich, którzy na nią popatrzyli. I zabrano Esterę do króla Achaszwerosza, do pałacu królewskiego, w 10 miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7 roku jego panowania. Król pokochał Esterę. Pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Zdobyła jego łaskę i zyskała względy większe od pozostałych dziewic. Włożył on na jej głowę koronę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Następnie król wydał wielką ucztę na cześć Estery, zaprosił na nią wszystkich swoich książąt i podwładnych, przyznał prowincjom ulgi i, jak przystało na króla, rozdzielił hojne dary. Gdy po raz drugi zgromadzono panny, Mordochaj zasiadł w bramie królewskiej. Estera nadal nie wyjawiała swojego pochodzenia ani swojej narodowości, tak jak jej nakazał Mordochaj. Trzymała się ona jego poleceń, tak jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. W tym czasie, a Mordochaj zasiadł wówczas w bramie królewskiej, Biktan i Teresz, dwaj eunuchowie królewscy, należący do grupy odźwiernych, rozgniewali się na króla Achaszwerosza i szukali sposobności, aby się targnąć na jego życie. Sprawa ta doszła do Mordochaja, wyjawił o nią królowej Esterze, a Estera w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Rzecz zbadano i stwierdzono jej zasadność, obu winnych powieszono i sporządzono na ten temat notatkę w kronikach królewskich. Kochani, musiałem przeczytać cały rozdział, dlatego że są tu rzeczy, na które chciałbym zwrócić mocną uwagę. W pierwszej kolejności dowiadujemy się albo poznajemy nową osobę w całej tej księdze. W pierwszej kolejności spotykamy kogoś o imieniu Mordochaj. Mordochaj. Bardzo dziwne imię. Bardzo dziwne imię. Imię, które wskazuje na już jakąś naleciałość babilońską, której doświadczali Żydzi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była to swego rodzaju już jakaś kultura, kiedy Żydzi się pojawili, Izraelici się pojawili w Babilonie, oni zyskiwali nowe imiona. Pamiętacie Daniela? Pamiętacie towarzysze Daniela? Ci, którzy urzędowali już na wyższych stanowiskach, ich imiona były zmieniane. Nie wiem, czy Mordochaj tak był nazywany od urodzenia. Wiemy, że Estera nie, o tym zaraz powiem więcej. Natomiast Mordochaj, jego imię wskazuje na coś, czego byśmy nie chcieli tutaj czytać. Mordochaj to z perskiego Mardukał, co oznacza, że człowiek jest oddany Mardukowi, bóstwu babilońskiemu. Wiemy, że on oddany bóstwu babilońskiemu nie był. Na pewno nie. Niemniej jednak jego imię wskazuje na coś bardzo dziwnego i niesmacznego. Wiemy, że był urzędnikiem, zasiadał w bramie. Na początku urzędował być może na jakimś niższym urzędzie, ale po tym jak Estera wstąpiła na tron, być może Estera załatwiła mu wyższy urząd, dlatego że później zasiadł w bramie królewskiej już. Po tym, jak Estera została królową. Kochani, wiemy z tej ostatniej części tego rozdziału, że Mordochaj miał wzorcowe podejście do wykonywanych zadań i do wykonywanych obowiązków zawodowych. Był lojalny i to bardzo. Kiedy dochodziło do jakiegoś spisku, który w jakiś przypadkowy sposób, chociaż ja nie wierzę w przypadki, Pan Bóg sprawił, że Mordochaj usłyszał o tym spisku, bo okazuje się, że to jest kluczem do tego, co później się wydarzyło w dalszych rozdziałach, co bardziej przypomina komedię, o tym w późniejszych, na dalszych wykładach będę mówił. Niemniej jednak ten moment jest niezwykle kluczowy. Mordochaj słyszy o jakimś spisku. Ktoś chce się targnąć na życie króla. Mordochaj zgłasza to Esterze, Estera mówi to królowi, król bada sprawę, okazuje się, że jest zasadna, że ma rację. Niemniej jednak zwracam tutaj uwagę na coś, co jest bardzo wyjątkowe. Mordochaj był przykładnym, lojalnym pracownikiem, który dbał o dobro swojego pracodawcy. Jakież to jest dzisiaj rzadkie,
żeby pracownik dbał o dobro pracodawcy. Bardzo często spotykam ludzi, którzy zatrudnią się w jakimś zakładzie, mija jakiś czas, a później szukają haka na swojego pracodawcę. Nikt nie potrafi, albo mało kto potrafi docenić to, że przecież to, że pracujesz w tym miejscu, ten pracodawca umożliwia ci później kupić chleb, masz za co żyć, właśnie dlatego, że tu pracujesz. Wielu pracowników jest w stanie wojny ze swoim pracodawcą. Bo mi nie podpisał urlopu, bo coś tam, bo jeszcze coś tam. I później się zaczyna wyciąganie haków, mam na ciebie różne rzeczy i tak dalej. Pojawiają się jeszcze inne tematy, donosy i tak dalej, i tak dalej. Mordochaj był innym człowiekiem. A Achaszwerosz był bezwzględny. Był królem bezwzględnym. Wiedział, co to jest pozbawić kogoś życia, nawet jeśli to byli jego dostojnicy. Zresztą taka jest historia królów babilońskich i perskich. Nawet jeśli ktoś był wysoko postawiony i był nawet drugim po królu, to i tak historia królów babilońskich, perskich nam jakby daje światło na to, że ci władcy byli totalnie bezwzględni wobec swoich urzędników. Nie wiedzieli, co to jest łaska dla nich. Potrafili rozpalić kocioł, piec, potrafili otworzyć jaskinię ze lwami, bezwzględnie się obchodzili ze swoimi urzędnikami, a Achaszwerosz nie był wyjątkiem. Kiedy okazało się, że dochodzi do jakiegoś spisku, nie ukarał ich na banicję, czy nie skazał ich na banicję, nie wypędził z kraju, ale powiesił. Kochani, a więc Mordochaj mimo tego nie spiskował przeciwko królowi, nie był mu nieprzychylny, nie próbował znaleźć na niego haka, robił wszystko, aby być lojalny wobec swojego władcy. Był przykładnym pracownikiem, tak jak Daniel, któremu nie potrafiono znaleźć czegokolwiek, co by czynił źle. Ale historia tutaj wskazuje na coś, czego my ludzie nie lubimy. Dlatego, że Mordochaj odznaczył się wielką lojalnością, wielkim charakterem, męstwem, odwagą, wielką wiernością wobec swojego przywódcy, władcy. Niemniej jednak wszystko to, co w tym czasie usłyszał, albo co osiągnął, czy co zdobył w zamian, co dostał w zamian, to tylko zapis w księdze. Nic więcej. Żadnego dziękuję. O Mordochaju, jesteś pracownikiem roku mojego królestwa. Nic z tych rzeczy. Ktoś tylko zapisał, że był taki ktoś, Mordochaj, który wykrył spisek. Tylko tyle. Kochani, ja muszę powiedzieć, że to jest wielkie pouczenie dla nas. Nie szukajmy wdzięczności na ziemi. Mordochaj nie szukał swego. Mijają lata i dopiero, może nie lata, jakiś czas mija, on dopiero później coś się w związku z tą sytuacją dzieje, ale w tej sytuacji nie czytam, że Mordochaj chodził zasmucony cały dzień, miał po dniu, po tygodniu i nie chciało mu się chodzić do pracy, tylko dlatego, że on tak dobrze pracował tego dnia, uczynił coś fajnego dla swojego władcy, a nikt mu nawet nie podziękował. Nikt nie powiedział, o, jesteś jednym z najlepszych pracowników. Nikt. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że tego dnia nie spisano tylko jednej księgi zasług. Tak, książę, urzędnicy spisali, ale jest też inna księga, która wierzy, że tego dnia została zapisana. Tam w górze, gdzieś z uczynków został poczyniony wpis, ponieważ Pan Bóg wszystkie nasze czyny gdzieś tam zapamiętuje, zapisuje i wiem, że pewnego dnia ta księga w górze zostanie otwarta przed Mordochajem i ktoś go nagrodzi za to. Niemniej jednak uczę się z tego, o czym tutaj czytam, nie szukaj wdzięczności tu na ziemi. Nie szukaj pochwał tu na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus mówił, jeśli będziesz szukał tu na ziemi, to tutaj odbierzesz swoją nagrodę. Ktoś ci podziękuje, ale w niebie cóż dostaniesz, jeśli tutaj już nagrodę zebrałeś? Ciągle tym żyję, tym, czym dzieliłem się w czwartek, w ostatni czwartek, aby tak mocno, tak jakoś wyraźniej zwrócić uwagę na to, czy zbieramy skarby w niebie, czy robimy to, co jest wartościowe z perspektywy naszego spotkania, najbliższego spotkania z Panem. Sądu Bema, na którym każdy stanie przed Chrystusem. Nie będzie kary, ale będą nagrody na tym sądzie.
Będzie rozliczenie z naszej służby, z naszego małżeństwa, z naszej opieki nad dziećmi, z naszej wierności w Kościele, z naszej ofiarności, z naszych czynów. Będzie rozliczenie. Pamiętacie, mówiłem o tym w czwartek na naszej modlitwie. To zmienia perspektywy. Nagle zastanawiasz się i myślisz, o, ile ja głupich rzeczy, nierozsądnych, niepotrzebnych, bezwartościowych w ciągu dnia robię. A prędzej czy później nagle oczy moje się otworzą, gdyż w mgnieniu oka zostanę przemieniony i stanę przed Panem. I oto Pan zasiądzie na swoim tronie, zbierze swoich zawodników, jak niegdyś w starożytnej Grecji, wszystkich zawodników biegających na stadionie i zacznie się rozliczenie. Żaden zawodnik nie był karany za to, że źle pobiegł. Wszyscy byli nagradzani, ale jedni bardziej, inni mniej, inni w ogóle. Kochani, a więc Mordochaj nie szukał swego, nie szukał wdzięczności, pochwał, poklepania po ramieniu. Mordochaju, jesteś super, fajny. Nie szukał tego. On zrobił swoje, zrobił co należy. I tak w zasadzie kończy się tą historią drugi rozdział, a my będziemy chcieli już teraz omówić sobie drugą postać, jaką jest Estera. Niemniej jednak powiem, jakby wspominając jeszcze to, że Mordochaj nie usłyszał podziękowania, wiem, życie takie jest. Bardzo wiele razy zrobimy coś naprawdę fajnego, coś wzniosłego i nie znajdzie się nikt, kto powie dziękuję. Super, że to zrobiłeś. O, jak fajnie było. Fajnie, że to powiedziałeś. Nikt nie powie. Nikt nie podziękuje. Tak wiele jest takich życiowych sytuacji. Tak nazwałbym te sytuacje takimi niewdzięcznymi sytuacjami. Niemniej jednak wiedz, że tam u góry, z tych niewdzięcznych sytuacji gromadzi się pewien stos skarbów w górze. Kochani, drugą postacią, która się tutaj pojawia w drugim rozdziale Księgi Estery, to jest nie kto inny jak właśnie Estera. Estera po hebrajsku Hadasa, perskie imię Estera ze słowa perskiego stara, czyli gwiazda, ale znowu, nie tylko. Niestety nie tylko. Dlatego, że Estera, jakby imię Estera ma też drugie swoje dno. Jakby drugą swoją stronę. Ponieważ z babilońskiego ono pochodzi od babilońskiego bóstwa bogini Isztar. Isztar jest ściśle związane. Mówią, czy bibliści tłumaczą, że to oznaczało Isztarowa, czyli znowu jak Mordochaj był mardukowy, tak Estera była Isztarowa, czyli znowu oddana bóstwu Isztar. Niemniej jednak wiemy, że Estera nie była oddana bóstwu Isztar, dzięki za to Bogu. Niemniej jednak to imię było znowu świadczące o małym niesmaku. Kochani, i dlatego powiedziałem w czwartek, że powoli zaczynam rozumieć te dylematy Marcina Lutra. Dlaczego tutaj miał tyle problemów z tą księgą i mówił, że ona nie powinna być w Biblii? Po pierwsze, na pewno z powodu pierwszego rozdziału, gdzie opisywana była ta perskie uczty, gdzie lało się wino, gdzie lał się alkohol. Historycy mówią o orgiach. W starożytnym świecie były to dosyć modne okoliczności na dworach królewskich. Tutaj mamy z kolei dwóch głównych bohaterów, których imiona wskazują na jakieś obce bóstwa, a jeszcze dalej będą jeszcze inne kontrowersje, o których będę mówił i już rozumiem, dlaczego nie tylko Marcin Luther, ale luteranie ogólnie mieli z tą księgą problem. Niemniej jednak ja stoję na stanowisku, że cała ta księga była zaprojektowanym, natchnionym Słowem Boga, która znalazła się w Biblii z tego powodu, dlatego że on chciał. Kochani, pochodzenie Estery jest tutaj czymś, na co mocno chcę zwrócić uwagę. W zasadzie zmierzając już do końca mojej usługi, ponieważ czas powoli biegnie do końca, na tym będę się chciał skupić. Dlatego że Estera pochodzi z domu bardzo dziwnego. Nie ma ojca, nie ma matki. Oni prawdopodobnie zmarli bardzo wcześnie, więc szybko została osierocona. I oto znalazła się pod opieką Mordochaja, czyli jej kuzyna, starszego kuzyna. Dlatego, że była córką stryja
Mordochaja, a to, gdy dobrze to zrozumiemy, stryj to przecież wuj, czyli brat ojca, a więc byli kuzynostwem, kuzynami. Mordochaj był bardzo prawdopodobnie, że był zaawansowany już w wieku. Estera była przecież młodą, zgrabną, piękną panną, więc była różnica wieku. Niemniej jednak Mordochaj przyjął ją do siebie i muszę powiedzieć tak, Estera nie mogła cieszyć się rodziną, rodzinną atmosferą, ojcowską ręką, przytuleniem mamy, szczerą rozmową z mamą. Z pewnością bolała w sercu na tym, że inne jej koleżanki mają rodziców, mają normalny dom, mogą się cieszyć tym, czego ona nigdy albo przynajmniej od dawnego czasu nie mogła doświadczyć. Czuła się na pewno gorzej niż reszta. Jestem o tym przekonany. Prawdopodobnie miała niskie poczucie wartości, dlatego że mnóstwo dziewcząt, chociaż są nawet piękne, zgrabne jak Estera, to mimo wszystko okoliczności życia, nieudana rodzina, brak mamy, taty powodują, że wiele kobiet, wiele młodych dziewczyn ma jakby psychika kobiet jest bardzo wrażliwa. One są w wielu kompleksach, mają poczucie niskiej wartości tylko dlatego, chociażby, że dom rodzinny nie stoi albo nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Podejrzewam, że Estera znała to uczucie, wiedziała, o czym teraz mówię. Nie mieszkała w swoim domu. Być może czuła się jak gość. Chociaż Mordochaj był najlepszym zamiennikiem ojca, jakim mógł być w tamtym momencie, ale to nie był tata. To był kuzyn. Patrząc na okoliczności swojego życia, mogła myśleć, że korona królowej to jest ostatnia rzecz, którą ona by mogła kiedykolwiek osiągnąć. Są przecież piękne księżniczki. One będą mieć koronę. Ich ojcowie są książętami na dworze perskim. Mają względy, mają pewne dojścia. To, co się działo, musiało być ogromną przecież polityką. Ten cały konkurs, ten cały casting na królową. Bo w grę wchodziły ogromne interesy. Kochani, apostoł Paweł pięknie opisuje to, o czym właściwie teraz mówię. Pisze w pierwszym liście apostoła Pawła, więc w swoim liście do Koryntian, pisze taki oto tekst. Przeczytam go, zacytuję go jeszcze teraz, abyśmy wiedzieli dokładnie, o co mi chodzi. W 27 wersecie. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Apostoł Paweł to doskonale zdefiniował. Kiedy patrzę na Esterę, nie potrafię wejść w jej serce, w jej umysł, w jej psychikę, w to, co się działo. Ale obserwując sytuacje rodzinne, obserwując i doczytując się tego faktu, iż nawet o swojej narodowości nie mogła powiedzieć, ukrywała się, wstydziła się być może tego, że jest Izraelitką, nie mogła o tym mówić. Wszystko, co dotyczyło jej pochodzenia, przeszłości, było absolutnie na minus w jej życiu. Więc mogła się czuć absolutnie źle, niegodna, słaba, wyzuta. Tak mogła, ale jak wskazuje ta historia, Bóg wybrał to, co słabe. Kochani, twoje pochodzenie nie ma znaczenia przed Bogiem. Twoja rodzina, więc to, w jakim domu się urodziłeś, nie ma wpływu na to, co Bóg może z tobą uczynić. Dlatego, że nawet Tymoteusz, popatrzcie, Tymoteusz, który był synem duchowym apostoła Pawła, pochodził z nieprawego łoża, zmieszanego małżeństwa, które w prawie żydowskim nie miało prawa zaistnieć. I oto rodzi się Tymoteusz, używany przez Boga. Kochani, jak wielu dzisiaj ludzi, mnóstwo młodych ludzi, rodzi się w domach
gdzie doszło do oczywiście doszło do niezgodnego z Bożą wolą poczęcia, można tak powiedzieć. A więc rodzą się w nieprawym łożu. W związkach, gdzie żyje się na kocią łapę, w związkach po rozwodach, już któraś z kolei żona, tam się ktoś rodzi i ten człowiek już rodzi się z bagażem takiego doświadczenia, że jestem mniej wartościowym człowiekiem niż cała reszta na ziemi. Bo urodziłem się w takim poszarpanym domu, gdzie wszystko stoi jakby na głowie, a nie na nogach. Wielu młodych ludzi ma z tego powodu problemy. Dzisiaj psychicznie są już obciążeni i niejednokrotnie to obciążenie sprawia, że sami budują później takie domy. Jak przekleństwo przechodzi z rodziców na dzieci. Niemniej jednak ta historia uczy, że dla Boga nie jest to istotne i ważne. I tak nie miałeś na to wpływu, ktoś wybrał twoje pochodzenie za ciebie. Ja urodziłem się w Polsce nie dlatego, że kiedyś miałem szansę sobie wybrać miejsce. Ja urodziłem się w takim domu, a nie innym, nie dlatego, że miałem szansę sobie wybrać, bo gdybym miał szansę sobie wybrać, pewnie wybrałbym sobie inne miejsce na obliczu globu niż Polskę. Z pewnością by tak było. Niemniej jednak urodziłem się tu, urodziłem się w tym miejscu, mieszkam w tym miejscu, a nie innym i nie miałem na to żadnego wpływu. Przeszłość wszyscy mamy taką samą, dokładnie. Wszyscy zgrzeszyliśmy, nieważne jak, ważne że. Jednak nawet na przyszłość nie masz wpływu, dlatego że Pan Jezus mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. Pan Bóg jest niezwykle zainteresowany o wiele bardziej tym, co się nazywa dziś. Dlatego, że jest napisane, dziś, jeśli głos Ducha Świętego słyszysz. Dziś to jest twoje dziś. Dziś, jeśli Bóg do ciebie mówi, dziś, jeśli cię przekonuje, to jest twój moment, aby pójść za Bogiem i złamać przekleństwo twojej przyszłości i sprawić, że twoje jutro będzie inne niż wczoraj. Bóg nie chce dać ci lepszego życia. On chce dać ci nowe życie, kochani. Dlatego jest zainteresowany tym, abyś dziś odpowiedział mu na jego słowo. Dlatego ta historia, drugi rozdział Księgi Estery, jakby te myśli pobudza w moim wnętrzu. Dzieje się tutaj w drugim rozdziale bardzo wiele. Estera zostaje królową. Mimo wszystko dalej posłuszna swojemu kuzynowi Mordochajowi. Mordochaj pełni wspaniałą rolę, najlepiej jak potrafi, rolę opiekuna, rolę jakby można powiedzieć przyszywanego ojca, no to jest złe słowo, ale takiego opiekuna, który zawsze daje dobre rady Esterze, do końca będzie to czynił. Estera będzie do końca mogła polegać, liczyć na rady Mordochaja i one zawsze będą dobre. Kochani, więc Estera zostaje królową. Król jest szczęśliwy, po tych swoich nieszczęsnych podbojach w Grecji może w końcu odpocząć, cieszy się tym, że ma nową królową, która podbiła jego serce. Kochani, około 25 milionów młodych panien. Gdzieś tam historia mówi o tym, że na końcu wyselekcjonowano 400. I z tych 400 wybrano jedną. Została nią Estera. Niskiego rodu, małej wartości, nie mająca przeszłości, którą mogłaby się pochwalić. Nawet to, kim jest, sprawiało w niej trud, dlatego że nie mogła o tym powiedzieć. Trzeci rozdział opowiada o tym, jak w tym narodzie, w tym imperium panoszy się antysemityzm. I o tym będziemy chcieli w zasadzie mówić następnym razem, jak tylko będę usługiwał, będę chciał mówić o trzecim rozdziale. Kochani, to co miało, już na sam koniec, kończąc to kazanie, to co miało wpływ na dalsze losy, przede wszystkim podsumowując to zwiastowanie, to było pierwsza rzecz. Dotyczyło to lojalności przywództwu oraz rzetelnemu, wiernemu oraz uczciwemu wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Uczę się na przykładzie Mordochaja. To, co on zrobił, sprawiło,
jakby inny bieg wydarzeń. Oczywiście to wszystko było podyktowane Bożą wolą. Mordochaj nigdy by się nie znalazł w tym miejscu, gdyby Bóg nie zechciał. Był jedyną osobą, która usłyszała dziwnym przypadkiem spisek. Kochani, natomiast druga rzecz, która się tu jawi w tym całym tekście, która miała ogromny wpływ na dalsze losy całego narodu żydowskiego, to suwerenna wola Boża, która wpłynęła na króla, który to wybrał Esterę, a nie inną. Jakąś Kasię, jakąś Irenę. Nie, Esterę. Jak to się stało, że ten człowiek, król, tak ją pokochał, że kiedy inna zawiodła i zrobiła coś wbrew prawu, została usunięta z pozycji godności, Estera, chociaż później w dalszych rozdziałach zawiodła, uczyniła coś wbrew prawu, weszła niezapowiedziana, to jednak olśniewająca uroda, ta aparycja, to coś, co z niej biło, Bóg, który wpływał na Achaszwerosza, sprawił, że berło zostało wyciągnięte. Więc Pan Bóg, już znowu chcę to jakby jako wniosek podać, jak niewidzialna ręka steruje wszystkimi wydarzeniami w tej księdze do wspaniałego zakończenia. Aby poniżyć tego, który się wynosi, a którego poznamy w rozdziale trzecim, na który serdecznie zapraszam. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.